Bruno przez 3 lata był moim mężem. Jako narzeczony był prawdziwym dżentelmenem. Po ślubie wszystko się zmieniło. Okazał się inny niż myślałem. Jaki? Zaczął pracować z ludźmi, którym nie ufałem. Twierdził, że mam uprzedzenia. Tymczasem zajmował się włamywaniem do kont i okradał niewinnych ludzi. Co powiedział, kiedy to odkryłaś? Zaprzeczył. Jednocześnie zaczął być gwałtowny. Poniżał mnie. Jego miłość, jeśli tak można nazwać to, co do mnie czuł, wyrządziła mi wielką krzywdę. Bił cię? Na początku nie. Ale z czasem zaczął szukać pretekstów, żeby mnie ubliżać i bić mnie. Dlaczego z nim byłaś? Czułam się za słaba, żeby go rzucić. A kiedy poczułam się silna, było już za późno. Dlaczego? Bo zaszłam w ciążę. Pewnego dnia Bruno przyszedł i zarzucił mi, że romansuje z sąsiadem. Wściekł się i bił mnie tak długo, aż się zmęczył. Trafiłam do szpitala. Dziecko urodziło się przedwcześnie. Trzymała mnie tylko raz w ramionach. Umarło. Oto dokumenty. Por favor. Podpisz na każdej stronie. Nie trzeba tego zrobić u notariusza? Niekoniecznie. Zaniosę mu te dokumenty, a on je tylko poświadczy. Skoro tak, podpisuję. Przy okazji dam ci czeki od moich przyjaciółek. Dziękuję. Podpisz wszystkie strony. Jestem taka podniecona. Potem ty, Isadoro. Jasne. Zaraz coś przyniosę. Uczcijmy to. Trzymałem ją na tę okazję. Cudownie. Korek spadł na mnie. To dobry znak. Może wyjdziesz po raz trzeci za mąż. Oblałeś mnie. Za interesy. I za nas, kochanie. Nie chcę cię straszyć, ale ten człowiek nie da za wygraną. Musisz coś zrobić. Nie. Nie chcę go drażnić.
Nie zrobię tego. Nie pozwól się zastraszać. Nie jesteś sama. Przyrzekam, że ten człowiek nigdy więcej cię nie tknie. Złóż doniesienie na niego. Po co? Nie chcę wracać do przeszłości. Przeszłość stała się teraźniejszością. Musisz z nią walczyć. Mój brat ma rację. Idźmy na policję i złóżmy doniesienie na twojego byłego męża. Nie wiedziałam, że tu są takie restauracje. Myślałaś, że są tylko w Monterrey? Spotkało mnie tu wiele miłych niespodzianek. Dobry wieczór. Stolik dla dwóch osób. Na czyje nazwisko? Alonso Lascano. Państwo Lascano, proszę za mną. Zabrzmiało dość dziwnie. Dla mnie wspaniale. Con permiso. Wszyscy mi zazdroszczą. A mnie interesujesz tylko ty, szwagrze. Wina? Whisky. Wolę whisky. Dwie whisky. Co się stało, Luz Marii? Dziwne, że nie przyszła do Urzędu Stanu Cywilnego. Też się niepokoję, choć nie powiedziałam o tym Pablowi. Pewnie jest zrozpaczony. Przygotował się na radosne wydarzenie. A tu taki zawód. Ma prawo być przybity. Przeżyłeś coś podobnego? Tak. Kiedy się ożeniłem. Na weselu nad basenem był parkiet do tańca. Tańczyliśmy i nagle parkiet się zarwał. Żona spadła. Widziałem, jak tonie, ale nie mogłem jej pomóc. Uratowała się? Dzięki Bogu. Jesteś żonaty? Owdowiałem. 2 lata później żona zginęła w wypadku. Przykro mi. Dzięki. Rozumiem Pabla. Jego sytuacja jest gorsza, bo nie wiemy, co się stało z Luz Marią. Gdzie może być? Masz komórkę? Mogę zadzwonić na rancho? Rancho Malquerida? Czy Luz Maria już wróciła? Nie. Co się dzieje z moją córką? Już drugi raz pyta pani, czy jest w domu. Gdzie ją pani posłała? Jadę na rancho. Porozmawiamy, kiedy dotrę. Dobrze. O co chodzi? Coś się stało. Pani Kamila ciągle pyta, gdzie jest Luz Maria. Niepokoję się. Mówi, że ją gdzieś posłała i martwi się, że nie wraca. Wróci. Nigdy nic jej się nie przytrafiło. Nie musi się tłumaczyć. Jest pełnoletnia. Niepokoję się. Zajrzę do jej pokoju. Może wróciła, a ja niepotrzebnie się zamartwiam.
Idiota, myślał, że skoro mnie zatrudnił, może mnie traktować jak swoją własność. W końcu zrozumiał, że się przeliczył. Spławiłaś tylu zalotników, iż dziwię się, że przyjęłaś moje zaproszenie. Lubię cię. Oboje robimy, co chcemy, nie przejmując się tym, co kto mówi. Racja. Szkoda, że jesteś mężem mojej siostry. Chciałbym, żebyś była Kamilą. Nasz związek byłby inny. Gdybym była Kamilą, nie byłoby ci tak przyjemnie. Niestety, jesteś moją szwagierką. Dlaczego musisz o tym pamiętać? Dla ciebie będę piękną, a ja Sebastianem. Wersja polska.